Widzę w FM. Witamy w klubie. 16 minut po godzinie 9, 7 października 2021 roku. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, a to jest audycja Witamy w klubie. Audycja wyjątkowa, no bo nie tak często spotyka się w Radiu Piłkarza Miesiąca. Obok mnie siedzi Juliusz Letnioski. Julek, witam cię bardzo serdecznie. Czy to jest debiut w naszym radiu? Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że tak pierwszy raz tu zostałem zaproszony i mam przyjemność gości tutaj w studiu. No to od razu chyba zapytam Cię, no jak to jest zostać piłkarzem miesiąca. Ja nie miałem nigdy okazji. Za to, za to bo mi drużyną taki ciekawy w sumie okres, sporo punktów, ale też no, takich osiągnięć indywidualnych, więc jestem ciekawy, jak oceniasz ten, ten miesiąc i czy uważasz, że ta nagroda była zasłużona, czy jesteś z tego zadowolony. No, na pewno bardzo fajne wyróżnienie, i, i myślę, że to jest też zasługa całego zespołu, że, że udało mi się tę te, te nagrodę zdobyć. I bardzo się z tego cieszę, wiadomo, ale, ale fajnie, że to też się przekłada na wyniki zespołu i w tym momencie mamy sporo tych punktów, bo, bo to jest dla nas najważniejsze. Mówię, takie nagrody indywidualne to, to zawsze cieszą, ale, ale przede wszystkim to, że, że fajnie nam idzie, że wygrywamy mecze, że przyłamaliśmy się teraz na wyjeździe, no, no to jest dla mnie najważniejsze. No, rzeczywiście te wyniki cieszą kibiców, cieszy też gra. Powiedz mi, chciałem się cofnąć trochę do przeszłości, a jeszcze informacja dla kibiców, nasz program podzielimy na trzy części. Dwie będą z Julkiem, ona potrwa łącznie pół godziny. Podzielimy ją na pytania ode mnie, a także na pytania od Was, więc jeżeli chcecie zadać jakieś pytania naszemu zawodnikowi, no to zachęcam Was do zadawania ich pod postem radiowym na Twitterze. A przechodząc już do ciebie, Julek, jestem ciekawy, czy jak trafiłeś do widzewa, to w ogóle troszeczkę się nie przeraziłeś, bo dzisiaj jesteśmy liderem, wygląda to wszystko okazale. Oczywiście pewne rzeczy są do poprawki, ale no, gdy przychodziłeś, to na boisko było 10-12 zawodników, sporo kontuzjowanych, no i nie wyglądało to różowo. No tak, na początku pewnie tak samo na obozie. Nie wyglądało to najlepiej, bo, bo były te urazy też. Te wszystkie transfery nie były tak naprawdę dopięte, ale, ale wiedziałem, że tutaj, że tutaj jest plan na to wszystko. Trener mi wcześniej przedstawiał z, z dyrektorem, też rozmawiałem wcześniej i, i wiedziałem, co będzie. Także w sumie byłem o to spokojny i wiedziałem też, co ja mogę dać zespołowi i, i mniej więcej, jacy zawodnicy przyjdą, także. Ale tak jak mówię, no, przyszedł też już Karel Danielak czy Paweł Zieliński, oni byli przede mną, także widziałem, że to są transfery bardzo jakościowe, więc, więc, więc wiedziałem, że pozostałe będą podobne albo no, na pewno zbliżone do tych, do tych chłopaków, więc no, decyzja była prosta i długo się nie zastanawiałem tak naprawdę. Jestem też ciekawy, jakbyś w ogóle porównał obecność w widzewie do Gdyni, Arki, do Lecha. Do Lecha trafiałeś jako zawodnik odkrycie sezonu pierwszej ligi, z tego co pamiętam. Tak, tak. Miałeś tam okazję grać naprawdę z niezłymi zawodnikami: Ramirez, Tiba, Kuba Model, który jest teraz w Wielkiej Brytanii. No, no ale wtedy przytrafiła się, może właśnie, cofnijmy się w ogóle do tego Lecha. Tam przytrafiła ci się no, poważna kontuzja. 8 miesięcy przerwy. Dokładnie, no to znaczy to, to teoretycznie była, był prosty zabieg, ale no jedna na milion szansa, że jakieś komplikacje po zabiegu i niestety to trafiło na mnie. Później musiałem latać do Włochy na jakieś konsultacje i to wszystko trwało i trwało. Ja też się trochę męczyłem. No i tak naprawdę na 8 miesięcy byłem wyrzucony z gry, bo, bo jak to wracałem do treningu to cały czas coś było nie tak i, i mówię z wielkiego wpływu na to nie miałem, a, a a też zostałem obarczony tym, że, że jestem bardzo kontuzjogenny, to, no, to tak naprawdę no, ogromny pech i, i, i strata przede wszystkim czasu, bo wtedy byłem w fajnym okresie, trafiłem do Lecha i i tak naprawdę dostałem na, na dzień dobry takiego psryczka w nosa później no już ciężko było się podnieść tak naprawdę. No pamiętam, że to był taki moment, że gdy byłeś w Lechu, że dostawałeś na razie epizody, ale wszystko wskazywało na to, że staniesz się zawodnikiem może nie pierwszego garnituru od razu, ale zawodnika, który będzie wchodził, dostawał swoje szanse. No i rzeczywiście to, to musiało być no, no nieprzyjemne tak psychicznie chyba też, no mentalnie, że, że byłeś tak blisko już, żeby w tej Ekstraklasie zaczepić, no a tutaj życie no, pokazało, że że trzeba wszystkie scenariusze rozpatrzyć. No dokładnie, też w sumie trochę mnie to nauczyło tak naprawdę cierpliwości i pokory, także, także ze wszystkiego trzeba, trzeba, trzeba coś wyciągnąć, ale no, ten okres jest za mną. No, pewnie może gdybym nie miał kontuzji byłoby inaczej, może nie, a może byśmy teraz wtedy nie rozmawiali, także trzeba się cieszyć z tego co jest i, i no, ja się cieszę, że jestem tutaj i jestem zdrowy, mogę się cieszyć z gry w piłkę. I, no i przeżywaj takie fajne chwile. Ja pytam o tego Lecha, bo jakby no nie żyjemy w próżni, ty też nie grasz w próżni? Jakby zawsze kibice, dziennikarze szukają jakichś analogii tutaj, jakichś wątków pobocznych. Powoli, powoli jakby zmierzając do kolejnego jakby etapu, jakby przejścia do tego, co się dzieje tutaj. Trener Lawałka, o nim się wiele mówi, czy możesz ujawnić jakieś takie dziwactwo tego szkoleniowca, bo mówi się, że on jest takim perfekcjonistą, i czy spotkałeś się z tym podczas pracy z nim? No, dokładnie. Wydaje mi się, że, 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 że jest takim perfekcjonistą, i, i no, do późnych godzin chyba analizuje te treningi i, i mecze. Tak naprawdę mi się wydaje, że, że poza tym tak naprawdę na przykład w ciągu obozu, no to, no to potrafił chodzić o trzeciej godzinie na masaż, bo, bo tak naprawdę dopiero wtedy kończył jakąś pracę. No, na pewno dobry trener i. i Szkoda, że tak krótko miałem przyjemność z nim pracować, bo, bo mówię ten uraz na samym początku tak naprawdę mnie trochę wykluczył. No. Ten na woka ściągał mnie do lecha, więc, więc, więc też fajnie. I, I no mówię, tak dużo też nie mogę powiedzieć, bo, bo nie byliśmy razem jakiś ogrom czasu, ale, ale te parę miesięcy wspominał no, fajnie i i no fajnie to był okres. Pytam Olecha ciągle, bo z, z niego zostałeś wypożyczony do Arki, trochę na odbudowanie się, ale też chyba to był ważny dla Ciebie moment, żeby w ogóle pokazać, że jesteś klasowym zawodnikiem. Teoretycznie no, już miałeś okazję to pokazać w Bytowi, jakby no, zainteresować chociażby trenera na wałkę, wejść do ekstra klasy. no i przyszedł moment w ogóle do Gdyni jakby powrotu, bo to jest twoje, z tego, co pamiętam, rodzinne strony. No dokładnie. Rodzina mieszka, moja akuratka jak teraz zagdańskie, mam yy, narzeczoną z Gdyni, więc, więc po tym okresie w Lechu, no, no mówię po tej kontuzji, tak naprawdę zagrałem potem tylko pięć meczów. Z tego yy, jeden bardzo słaby z Lechem i tak yy, poszła potem taka fama, że, że, że się nie nadaje, więc troszkę byłem, no troszkę byłem taki zmieszany i, i potrzebowałem tego powrotu. Akurat wybrałem Gdynię, bo, bo mam tu całą rodzinę, więc. Yy, więc na pewno fajny powrót. No, i myślę, że to był klucz. Mogłem wybrać dużo innych klubów, ale, ale zdecydowałem się wtedy na arkę, i myślę, że fajnie. Że, że to był fajny krok, bo, bo fajnie się odbudowałem. W Arce zakończyłeś jakby grę z bilansem 12 goli i 5 asyst. No to jest świetny rezultat. Teraz widzę zaczynasz notować też niezłe liczby. Oczywiście wdrażałeś się do gry. Na początku byłeś na ławce, terenar cię wpuszczał fragmentami. No teraz e, teraz grasz. I teraz moje pytanie brzmi, czy pierwsza liga nie staje się dla ciebie trochę za mała? Jakby nie, bo domyślam się, że jak się z zawodnikiem zawodowym w młodym wieku ciągle, no to te skrawia. No, jest Limit? No, dokładnie. Myślę, że, 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 że na pewno nie pokazałem jeszcze 100% potencjału tutaj swojego i, i mam nadzieję, że będę dalej się rozwijał teraz tak jak w takim tempie, jak idę, bo, bo dużo nowych rzeczy łapię i tak naprawdę myślałem, że, może, że, że takich rzeczy się po prostu już nie nauczę. A tutaj z trenerem Niedźwiedziem to. No fajne, fajne nowinki dla mnie i rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem, teraz zwracam i, i widzę, że czuję się coraz lepiej i tak naprawdę mam nadzieję, że, że cały zespół tutaj będzie grał w Ekstraklasie, a, a nie tylko pojedyncze osoby i myślę, że każdy na to zasługuje. No tak jak mówi, Sky's The Limit i zobaczymy, co będzie. E Powiedziałeś o trenerze Niedźwiedzi, i od razu pomyślałem, czy on troszeczkę nie ma podobnego stylu pracy co trener nawałka. Nie chodzi mi o jakieś takie perfekcyjne kwestie autobusów, jakieś tam wiesz, nawadnianie trawy czy coś, podlewanie, ale no na pewno pracuje też do późnych godzin wieczornych i z tego co słyszę, no to jesteście z nim w stałym kontakcie. No, na pewno mają podobne to do siebie, że oboje kochają piłkę i to widać, no, to jest dla nich pasja, nie praca, tylko pasja, więc, więc na pewno to ich łączy. Dla mnie to jest bardzo fajne, że trener tak żyje. Bo, bo mówię, nie przychodzi do, do klubu na trzy godziny i, i odbędzie swoją robotę, tylko, tylko to wszystko jest przemyślane, wszystko jest pod nas, więc. więc... No o jednym i o drugim trenerze mogę mówić samych superlatywach. Zastanawiam się w ogóle, jak ty się czujesz w roli lidera. No, bo w Lechu, w ekstraklasie, no to byłeś zawodnikiem wchodzącym, uczącym się, po pełnym pokory, trochę, tak? Wobec tego, z kim grasz, jakby w jakim jesteś miejscu. Widzę w to też duży klub. Arka też ma swoje tradycje. No i w tych klubach, no, jakby nie patrzeć kibice. Myślę, że w arce na początku nie, ale z czasem stałeś się tam ważną postacią. Widziałem w social media, jakiś czas temu odwiedziłeś. Stadion w Gdyni, no i wzbudziło to zainteresowanie kibiców. Teraz przyszedłeś do widzewa no z ładką bardzo dobrego zawodnika. No i teraz to moje pytanie: Czy przyzwyczaiłeś się do tej roli lidera? No Na pewno ja tak tego w sumie nie odbieram. Mamy 11 chłopaków na boisku, i tak naprawdę kiedy nawet ja popełnię błąd, bo bywały też moje gorsze mecze tutaj, jak na przykład ze Stomilem, to ktoś inny potrafił wziąć piłkę i, i uderzyć na bramkę, strzelić gola, zrobić fajną akcję także. Także na pewno myślę, że, że, kwest... że tutaj siłą przede wszystkim jest zespół, a pojedyncze jednostki czasem zrobią coś więcej. Ale tak jak mówię, nie narzucam na siebie takiej presji, bo. Bo mamy super zespół, fajną atmosferę, i wiem, że jeżeli ja będę miał gorsze chwile, to zaraz pomoże kolega i uda nam się na przykład wygrać mecz. Zdaję sobie sprawę z tego, że po 11 kolejkach bycie liderem nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Awanse, spadki przyznaje się po 34 seriach gier, ale no nie ma co ukrywać, że, że punktujecie nieźle. Wspomniałeś o tym, że jakby, gdy nawet ty masz słabszy moment to dochodzi do takiej sytuacji, że, że ktoś cię zastępuje, możesz liczyć na wsparcie kolegów. I teraz moje pytanie, czy rzeczywiście siłą Widzewa, taką największą siłą w tym momencie z twojej perspektywy jest właśnie ten kolektyw mimo wszystko? No tak. Według mnie no, mamy super zespół i przede wszystkim mamy fajną atmosferę w szatni. Wydaje mi się, że, że, że rzadko to się zdarza tak naprawdę, że tyle osób jest w zespole, i tak zespół jest zgrany, bo wcześniej tak jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Także myślę, że to jest fajne i, i to jest klucz, że, że na boisku wiemy, że jeden pójdzie za drugiego, że jeżeli jeden popełni błąd, to drugi go naprawi i no, no, no myślę, że to widać, i nie trzeba być nie trzeba być wielkim jakimś specjalistą od piłki, żeby takie rzeczy zobaczyć i. Tak jak mnie po mimo że Mer był ciężki, to, to jeden za drugiego walczył i udało nam się wygrać na bardzo ciężkim terenie, więc myślę, że w jedności tutaj siła. A kto odpowiada za atmosferę? Bo wspomniałeś o niej? Daniel no, Tanżyna? Myślę, że, że no na pewno Dixon jest bardzo, bardzo wygadany, śmieszny, ale, ale jest tak, że każdy z każdym się fajnie dogaduje i nie ma tak samo, nie ma jak lidera, My się na boisku to tak samo w szatni nie ma jednej osoby, która jest od atmosfery tylko. Tylko fajnie, wszyscy, wszyscy potrafią coś od siebie dodać. W szatni panuje duży ordnung, porządek. Trener narzuca w ogóle tak, tak przestrzeganie takiego harmonogramu, stylu pracy, bo wiem, że trenerzy są różni, nie są bardziej luźniejsi, niektórzy są bardziej jak tak wujek, tata, a niektórzy są bardzo skrupulatni i pełnią rolę takiego szefa dyrektora. No myślę, że trener ma takie akurat bardzo zdrowe podejście i jest bardzo ludzki. To, to, to nie ma, nie ma są, są różne sytuacje, wiadomo, że porządek musi być, ale, ale czasem też jest. Czas na śmiechy i, i takie rzeczy, także, także tutaj jest to bardzo wyważone i bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, pora na krótką przerwę. Zostawimy Was na około 3 minutki z Michaelem Jacksonem i kawałkiem z Watch Me. No i zachęcamy Was do zadawania pytań na Twitterze, do obserwowania naszego profilu, który przekroczył wczoraj granicę 15 tysięcy obserwujących. Bardzo fajna liczba, no ale to jest oczywiście mało jak na taki klub jak widzę. Wiemy, że jest Was dużo, że słuchacie. Warto korzystać z tej platformy, żeby skontaktować się chociażby z piłkarzem miesiąca, Juliuszem Letniowskim, który jest gościem w dzisiejszym w programie. Słyszymy się za kilka chwil. Widzę w FM. Witamy w klubie. No, oczywiście witamy w klubie wszystkich tych, którzy dołączyli do naszego programu. Teraz lekko spóźnieni. Mamy godzinę 9.34. Przypominam, że moim gościem w pierwszej części, a no w zasadzie teraz już w drugiej jest Juliusz Letnioski, piłkarz miesiąca, zawodnik pierwszej drużyny Widzewa Łódź. No i Julek, przejdźmy za chwileczkę, tu widzę już jakieś pytanie od kibiców się pojawiło, ale jeszcze będę miał pytanie o swoje o dotyczące ligi. No to jest już któryś sezon twój w pierwszej lidze. Dużo Mówi się o tym, jaka jest, jakie są to rozgrywki, czy duży przeskok jest w ogóle pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą. Musimy się, wiesz, no, nie mówię, że tutaj już mamy wszystko zaklepane, ale jestem ciekawy w ogóle, jaki był dla ciebie to przeskok, jeśli chodzi o poziom, o zaangażowanie. No, może zaangażowanie to brzmi źle, bo każdy walczy na 100%. Ale no, gdy jesteś przy piłce, czy masz na przykład, nie wiem, więcej czasu, żeby się obrócić z nią w pierwszej lidze? Na pewno w Ekstraklasie jest dużo wyższy poziom, to, to chyba nikogo tutaj nie zdziwi, jeżeli tak powiem. Można wystarczy teraz zobaczyć nawet na, na tabelę w Ekstraklasie i no, Górnik Łęczna czy Termalika no, mają problemy troszkę, bo, bo, bo ta różnica jest ogromna, to, to nie ma tutaj bez dwóch zdań. No co mogę powiedzieć, na pewno gra się szybciej, no jak zespoły mają większe budżety, to się przekłada na to, że zawodnicy są bardziej pewnie jakościowi i... I no, ta różnica jest na pewno duża, ale, ale mówię to, co tutaj widzę, jak wyglądają treningi, to wszystko, to, to, to myślę, że, że momentami to. Pachnie Ekstraklasą. No to dobrze, żeby ten zapach się utrzymał. Pozostając w tej terminologii. Słuchaj, Tomek, w zasadzie nie ma pytania, ale pisze, że napisał. Gratulacje dla piłkarza września, czyli jednego z liderów RTS widzę w Łódź. Bardzo przyjemnie ogląda się twoją grę i widać, że będziemy mieć z ciebie dużo radości. Oczywiście cała drużyna prezentuje się świetnie, razem po awans. No super, dziękuję bardzo za gratulacje. No, no i... Mam nadzieję, że dalej tak będzie. Słuchaj, a Jarek, czyże Chyżeski, dopytuje, mam cię w, na kapitanie fantazy. W związku z tym, czy zdrowie nie przeszkodzi ci występie w niedzielę? No, jak Jarek ma mnie w fantazję, no to, to, to muszę zagrać i, i myślę, że mi się uda, mam nadzieję. Nabij mu trochę punktów. No niech mnie trzyma tam dalej na kapitanie. Okej, okay. tutaj dalej, e, czy, och, to jest to pytanie, które mam wrażenie przewija się w każdym wywiadzie z tobą, no ale Wilk Stepowy, Paweł, ma pytanie, czy Julek planuje nabrać trochę masy mięśniowej? Jakie miał inne oferty poza Widzewem przed sezonem? Tu jest jeszcze trzecie, ale to dobra, zostańmy przy tym pierwszym, bo coś czuję, że to będzie szybka odpowiedź. No, czy chcę nabrać masy. No na pewno troszkę muszę się jeszcze wzmocnić. Ja mam troszkę taką genetykę, że, że, że jest mi dużo ciężej niż, niż innym nabrać tej masy i, i tego wszystkiego. Także no nie wiem. Na razie na boisku mi to nie przeszkadza i, i, i czuję się dobrze, więc, więc na pewno troszeczkę, troszeczkę trzeba jeszcze nad tym popracować, ale, ale myślę, że wszystko z głową. A dalej było pytanie: Czy miałem jakieś inne. Inne oferty, oferty tak. Okay. Na pewno miałem jakieś oferty, nawet z ekstra klasy zespołu X, ale, ale czy, czy bym się tam odnalazł i, i, i czy, czy bym tam grał po ziemi w piłkę, to, to nie wiem. Dlatego, dlatego zdecydowałem się tutaj na widzę, bo tak jak mówiłem, że fajny pomysł na, na zespół, i, i z tego jestem bardzo zadowolony. Paweł Wilk-Stepowy ma jeszcze trzecie pytanie, czy czuje jeszcze jakiś dreszczyk emocji przed wejściem na boisku w sercu Łodzi, czy jednak jest już przyzwyczajenie? Nie no, na pewno czuję, dla mnie to jest nowa sytuacja tak jak mówiłem, jeszcze przy takiej publice tak, tak wielkiej publice jeszcze nigdy nie miałem okazji grać nawet, szczerze mówiąc nawet na wyjazdach nigdy w pierwszej lidze jak byłem to, to nie grałem przy tak dużej publiczności więc yy, czy też mecze na Lechu to, to, to nigdy nie było tyle kibiców więc zawsze czuję dreszczyk, no no i na pewno, na pewno mi to pomaga, My, na początku wydawało mi się, że troszkę, troszkę mnie to może jeszcze tak, no ciężko było mi się jakby przyzwyczaić do tego, ale, ale teraz y, poprzez ten doping to nabieram tylko wiary w siebie i i niesie mnie to. E, Rafał Wilichowski dopytuje, czy cieszą cię bardziej bramki, czy asysty? No najbardziej cieszy mnie wygrano zespołu, szczerze mówiąc, ale, ale no, no ładna powiedz. asysta, myślę, że bardziej cieszy niż Bramka. No, chyba, że, chyba, że tak jak z Polkowicami, no to, no to, no to Bramka, ale, ale no fajna asysta. Teraz, jak na przykład do pałazieńskiego podanie, też by mnie bardzo cieszyło. Gdyby uderzył, no to, no to super, to wolałbym taką asystę niż, niż Bramka. A to jest duża irytacja, gdy kolega marnuje sytuację po świetnej, wypieszczonej piłce? Nie, no nie. No myślę, że, że, że żadna irytacja. tak Mówię, no, no, Paweł po prostu będzie musiał się jakoś odwdzięczyć. Eee, Łukasz Żabiński dopytuje, czy prawdą jest, że jest już gotowy i dogadany kontrakt dotyczący pozostania Ciebie na Dłużej Widzewie. Pozdrawiam i życzę co najmniej tak samo dobrej gry w dalszych meczach ku chwale widzewa. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam również yy, i no nie wiem, może Łukasz wie jeszcze więcej coś ode mnie, ja, ja, jeszcze, ja jeszcze nic nie wiem. Może to jest alter rego Łukasza Stubki, A, po prostu. No. <laughs> nie wiem, no ale rozumiem, że jeszcze ja żadne rozmowy nie są prowadzone. Nie, nie, nie. No, no okej, okay. no może ujawniliśmy jakąś tajemnicę spółki, więc zaraz możemy, będziemy mieli... Problemy, no ale czekamy na kolejne pytania. Ja chciałem dopytać o to, o jeszcze zeszły sezon troszeczkę, no bo byliście, no, w mojej opinii, jednym z faworytów awansu do ekstraklasy jako arka, no ale przydarzył się mecz z naszym tu lokalnym rywalem i mam wrażenie, że trochę też sami byliście zdziwieni, że nie udało się rywala pokonać. No na pewno. Myślę, że, że tutaj właśnie mecz z okresem em to był ten półfinał barażów. Gdybyśmy wygrali, to myślę, że Arka byłaby w tym momencie w ekstraklasie, bo, bo też wtedy mieliśmy fajny okres i, i na no, te baraże byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Byliśmy po finale Pucharu Polski. Także myślę, że to jest też duży sukces, jak na klub pierwszoligowy, więc więc liczyliśmy, że wygramy, no nie ma się co oszukiwać, że w tym meczu byśmy dużo lepsi od UKS u i w pierwszej połowie powinniśmy, powinniśmy wtedy wyjść na prowadzenie i myślę, że ten mecz inaczej by się potoczył, ale jedna akcja, drużyny przeciwnej i tak naprawdę nasze, nasze tam aspiracje i marzenia poszły, Poszły w niebyt, raz, no niebyt, niestety. tak. Jestem jeszcze ciekawy wrażenia po finale Pucharu Polski, wiadomo, że to nie był stadion narodowy ze względu na te obostrzenia pandemiczne, ale myślę, że to też chyba ważny moment w twojej karierze, mimo, że nie udało się zwyciężyć, no ale srebrny medal to jednak srebrny medal. No dokładnie, na pewno też ogromny żal, że nie było kibiców i mecz był odbywany w Lubinie, ale... Ale sama otoczka i to wszystko naprawdę super, ogromne przeżycie i zebrane doświadczenie też myślę, że to będzie procentować, bo bo takich meczy nie gra się codziennie, a można z nich dużo wynieść bardzo. Mm, a tak z ciekawości cenisz sobie w ogóle rozgrywki pucharowe? To znaczy ostatnio graźcie z Resowią i zdaję sobie sprawę, że to jest każdy, no, ważny jest każdy kolejny mecz w mikrocyklu, ważne są punkty w lidze, no ale jednak to chyba jest już w pewnym momencie taki dreszczyk emocji, że można w tym finale zagrać, Puchar Polski wraca na Stadion Narodowy, to byłoby coś dużego. No dokładnie, myślę, że, że, że te pierwsze rundy tak wszyscy jakoś nie traktuję poważnie, jak się patrzy, kto odpada, kto ten, ale no ja zawsze traktuję poważnie i tutaj wszyscy też tak to robią, bo, bo mówię, jest, jest, fajn, jest szansa na, na fajną przygodę, bo tak, to, co mówię wcześniej, odpadłem z Lechem w półfinale. Rok, w ubiegłym roku odpadłem w finale z Arką, także, także się śmiejemy, że w tym roku po prostu muszę wygrać ten finał, bo, bo jeżeli odpadłem w półfinale, potem w finale, także. Także wypadałoby wygrać, nie no, żartuję oczywiście, zobaczymy jak daleko zajdziemy, na pewno to jest fajna przygoda i, i no stać nas na dużo, ale no wiemy, że są też silne zespoły tutaj w stawce, bo, bo nie ma się co, co się oszukiwać, też grając z Lechem Poznań nie będzie to łatwy mecz. Pytanie trochę o, o piłkę, bo dzisiaj rozmawialiśmy o całej otoczce, ale myślę, że też warto wejść bezpośrednio na boisko. Jak się w ogóle odnajdujesz w systemie gry trenera Janusza Niedźwiedzia? No, twoja rola na boisku jest dosyć ważna i w ogóle, no, widzę w gracie ciekawie, no bo mamy tą ważną rolę wahadłowych. Ty wtedy, no, trochę jesteś też podwieszony czasami za napastnika, taki wolny elektron na środku. W ogóle mam wrażenie, że widze, piłkarze widzewa to jest moim zdaniem też taki ważny wątek stali się bardzo multifunkcyjni. I nie Dominik Kun pięć pozycji chyba na boisku, już obskoczył. Patryk Stępiński chyba też. No i no, dla ciebie też było sporo zadań. No dokładnie, myślę, że tu jest dużo uniwersalnych zawodników i każdy sobie poradzi. No, przede wszystkim ja się cieszę z tego, że gramy ładnie dla oka i próbujemy nawet w tych takich ciężkich momentach gdzieś pod naszym polem karnym nie, nie szukać długiej piłki, żeby tylko, żeby tylko ją wybić, tylko. Chcemy fajnie wyjść pod pressingu, często krótkimi podaniami, tak na przykład jak bramka z Katowicami. Tak, mm -hmm. z Katowicami. Bardzo z widowiskowa. No, bardzo widowiskowa, no tak jak mówię. Myślę, że, że, że nie dość, że kibice się cieszą, to, no, to i my zawodnicy też sprawia nam to większą frajdę, bo takie typowe granie pierwszoligowe, kopanie długiej piłki, no to. No, to nie tylko, że kibice się męczą to oglądając, to jakbyśmy tak mieli grać, no to też nie byłoby fajne, a, ale no mówię, fajnie, że, że, że próbujemy grać w piłkę, no są na pewno jeszcze jakieś mankamenty i ta gra nie jest zawsze płynna tak, jak powinna, ale, ale no też popatrzmy na to, jak krótko ze sobą pracujemy. To, jest to prawda. Parę miesięcy raptem to, to, to jest naprawdę krótki okres, a a fajnie to zaczyna wyglądać. Kibice też dopytują, dopytywali trenera, więc też pozwolę sobie o tym napomknąć. Z czego wynika różnica w waszej grze u siebie i na wyjazdach? Znaczy, zdaję sprawę, że boisko przeciwnika to są trochę inne warunki, nawierzchnia, czy chociażby, no chociażby nie w Niepołomicach jest bardzo wąskie, tak? To, to, to są ważne aspekty, ale kibice też dopytywali, dlaczego trochę zmieniacie styl? Na, w sercu Łodzi, w meczach domowych dochodzi czasami do sytuacji, że staracie się dusić rywala, a w meczach rozgrywanych na wyjeździe kibice czasami, czy obserwatorzy mają wrażenie, że troszeczkę jesteście powściągliwi w napieraniu na rywala? Z czego to może wynikać? A może to kibice, czy ja, są w błędzie? Znaczy, ja bym nie powiedział, że, że na wyjazdach chcemy grać, czy gramy inaczej, no tak się po prostu czasem mecz układa, mhm. tam też jest 11 ludzi, którym zależy na tym, żeby zdobyć bramkę i... I tak jak na przykład na puszczy, to, to wygląda, że się cofnęliśmy, a tak naprawdę puszcza wrzucała piłkę z autu, potrafiła rzucić na 30 metrów i rzucała w nasze pole karne tak naprawdę z każdej pozycji. Więc co takie trochę mi się wydaje mylne, że, że się cofnęliśmy na puszczy, no, no to im bardzo zależało, postawili wszystko na jedną kartę. No, mieliśmy swoją sytuację, mieliśmy karnego tak naprawdę mogliśmy wygrać 2-0. Wiadomo, puszcza też miała swoje okazje, no Ciężko jest. Myślę, że najlepsze zespoły na świecie czasem mają, mają lekkie problemy, i, i. No i zespół przeciwny stwarza sobie jakieś sytuacje, no ale myślę, że tutaj. Ja bym tego nie rozpatrywał, także gramy inaczej na wyjazdach, bo, bo. Bo wydaje mi się, że tak nie jest. No i mam nadzieję, że w następnym meczu to pokażemy. Wilk Stepowy pyta, czy Twoim zdaniem obecny skład osobowy Widzewa poradziłby sobie w Ekstraklasie? Ło hmm. kurde, łopanie. No, to, to, to bardzo ciężkie pytanie. No. Nie wiem co odpowiedzieć, bo tak naprawdę myślę, że myślę, że przy każdym awansie zespół trzeba wzmocnić jakoś, bo, bo mało kiedy jest tak, że, 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 że nie ma żadnych wzmocnień i wszystko jest super, ale no, mamy świetny zespół. i Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, co będzie w Ekstraklasie. No fajnie, jakby ta Ekstraklasa najpierw była. Właśnie, tak, jeszcze że przed nami się, 20 kolejek. No dokładnie, także myślę, że, że, że ze spokojną głową do tego wszystkiego trzeba podejść i, i no mówię, pracujemy ze sobą krótko, co będzie, zobaczymy za, co będzie później, to zobaczymy. Dałę... Dwa ostatnie pytania. Odczuwasz już pozytyw no, pozytywną, czy w ogóle jakieś takie emocje związane z zbliżającym się meczem derbowym? Czy gdzieś takie sygnały, że to ważne spotkanie dochodzą do drużyny? Czy ktoś już ci opowiadał z szatni, że to, to jest spotkanie trochę inne niż zwykle? No na pewno, na pewno. to chłopaki mówili, jak, jak, jak wyglądają derby. No, kibice też wiem, że bardzo, bardzo, bardzo żyją tym meczem. No, my też się nie możemy doczekać, ale też nie zapominajmy, że za merdze em też są trzy punkty w lidze. Także, także na razie skupiamy się na tym Jastrzębiu i później na, jedziemy na wyjazd do Korony i mam nadzieję, że z uks em też tutaj wygramy w sercu Łodzi, ale, ale tak jak mówię, no przede wszystkim teraz skupiamy się na Jastrzębiu i no to jest dla nas najważniejszy mecz, bo za niego też są trzy punkty. E, tak samo trzeba być skupionym, prawda, na mecz z ostatnią drużyną w tabeli, bez względu na to, jaka jest ich forma, czy to nie jest paradoksalnie trochę trudniejsze, no bo każdy jest człowiekiem no i no zawsze trochę się lekceważy przeciwnika, gdy jest ostatni. i Czy to jest właśnie podwójna trudność w takich meczach? Myślę, że tutaj nie ma, tak, nie ma takiego problemu, bo, bo mamy tak naprawdę szeroką ławkę i super zmienników, więc każdy, każdy myślę, że jak ktoś podejdzie obojętnie, to wie, że może zaraz wypaść ze składu. Więc każdy gra na 100% i nikt nie przejdzie obok meczu. Takie mam wrażenie też, dodajmy, że będzie pewnie sporo kibiców na meczu, więc. Więc no na pewno każdy podejdzie w 100% zaangażowany i nie będzie żadnego lekceważenia. Ostatnie pytanie od Kibica i kończymy. Idol z dzieciństwa. Piłkarski. Szczerze mówiąc, to ciężko mi powiedzieć, bo nie miałem takowego jednego, jednego idola. Tak. Zawsze byłem fanem. No, fany po prostu fajnej piłki, i oglądałem wszystkie mecze, a tak, tak naprawdę nie miałem jedynego. Czyli teraz też nikogo nie podpatrujesz, nie, nie, nie wzorujesz się, grasz w Nie, swoje. teraz też. Jak jest fajny mecz, to po prostu oglądam, ale nie żeby jednego danego zawodnika oglądać. A jakiś zagraniczny zespół cenisz? Też nie. A, no czyli, czyli, czyli musimy. Wsp... Jestem konesterem piłki. A, no tak. na każdym poziomie. Drogi i alkohol, tak segaro, no. dobry futbol. <grych> no to drodzy kibice, to jest wasze zadanie. Trzeba sprawić, żeby tym zespołem, z którym Juliusz zwiąże się najmocniej, był Widzę w Łódź, to wydbać się o tą atmosferę, o to, że piłkarze przywiązują się do naszego zespołu. Julek, bardzo dziękuję ci, że byłeś naszym gościem. Ja również dziękuję.